dla muzyki dyskotkowej Amanda Lear. Była też przyjaciółką i kochanką Salvatora Dali. I co dalej, Amando? Tej płyty nie znajdziecie ani piosenki na żadnej płycie, prawda? Nigdy nie znajdziecie. Nigdy, choćbyście nie wiem, jak szukali. Never. Polecił dalej. Tak? Tak, bo może to pokazujesz. Ale jak chcesz, to mówię, spoko. Red. Znana była tylko, a może nawet nie tylko, a pod adresem paweł@tvp. Od stycznia.